to u mnie było numer jeden. Czyli tak mniej więcej? No do 12 godzin. Łe, no to ładnie. Ale teraz liczymy na punkty i już jest inaczej. No bo teraz też wysokość lotu jest oceniana, nie? Tak. Ale to będzie leżało w karmie. To muszę jeszcze z karmą zaeksperymentować, żeby to osiągnąć. Bo to... coś tam... Aś się. Już spieszę się do domu, już niecierpliwy. Zdrowe. No witamy Was 1 grudnia. Dzisiaj jesteśmy na wystawie gołębi we Wrocławiu. Tak. I w naszej rasie gołębi, czyli w zamojskich i rozstrzańskich gospodarstwach, był tylko jeden wystawca. Ja. A pan Marek Gierszczyk, który wystawia na Krajowej, nie wystawiał gołębi. Nie wiem, ja dopiero przyjechałem. Pokazał tylko orliki. Także, Jacek, wystawiłeś 12 gołębi, tak? Tak, 6 rozstrzańskich i 6 zamojskich. No i zrobimy taką krótką prezentację, żeby Wam te gołębie przedstawić. Tutaj mamy, Jacku, to jest samczyk czy samiczka? Jeszcze nie wiesz, młody gołąb. Tak, to jest z tego roku. Z tego roczny gołąb, jeszcze tutaj pewności nie ma. I on był jako najlepszy w rasie, tak? 94 tak, punkty. Tak. I z jakich to jest gołębi? On z jakiego się wywodzi gołębi? Prawdopodobnie muszę to sprawdzić, bo ja dopiero przyjechałem. To będzie prawdopodobnie Tomek Marda, ale tu jest, są, w roztoczańskich mam 3 linie. I no nie wiem, który jest który, bo ja, tak jak mówię, ja dopiero przyjechałem i muszę się dopiero tutaj ogarnąć, żeby to sprawdzać. Bo czyli masz gołębie od Tomka Mardala? Od Tomka Mardala, od Janusza Raka, od Bogdana Kniazia i to są. I od Darka Krawczuka masz, i o tak, to są w sumie na 6 gołębi są 4 linie. Tutaj, jeżeli chodzi o roztoczańskie, bo jeżeli chodzi o najwyżej oceniony, to był ten, ale 94 punkty, tu ma ujęte za budowę, tu nawet nie ma numeru, za ogon, obrączki, za barwę, rysunek i głowę, tak tutaj sędzia, a kto sędziował? Andrzej Wojciechowski. Nic nie wiem, tu taki podpis. Andrzej Wojciechowski jest, tak. Te gołębie sędziował, czyli prezes Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych. Tutaj mamy 93 punkty. Tak mi wygląda na Mardala. Linie gołębi. Może się mylę. 93 punkty. To jest numer obrączki 581. Tutaj po jednym z budowy i postawy. Jeden skrzydła, dwa ogon. I po jednym punkcie rysunek i głowa. Jaki to jest numer? 581. DW 581. Tak, jest zapisane jest, na klatce. Tak. To zgadłem, tak? Tak. To jest po Tomku. Czyli po gołębiach od Tomka Mardala. Tak. Czyli ten gołąb najlepszy w rasie. Tutaj sprawdziliśmy po obrączce, bo Jacek ma tutaj notatki. Czyli to jest też gołąb pochodzący po ptakach z hodowli Tomka Mardala. Tutaj mamy gołębia, który się wywodzi po ptakach od Darka Krawczuka. Tu jest numer obrączki DH923. I tutaj 91 punktów ten gołąb uzyskał. Zdjęte ma za budowę, postawę, nogi, rysunek. Za nogi ma 2 punkty odjęte, za głowę 2 punkty odjęte i za dziób 1. I tutaj sędzia pewnie mu odjął za brak wszystkich czarnych pazurów. Ostro go potraktował tutaj. I tutaj mamy gołębia, który się wywodzi po ptakach od pana Kniazia. To są gołębie bardziej sportowe. I to są gołębie bardziej sportowe, bardziej, tak? Bardziej sportowe, jeżeli chodzi o lepsze, o mają Kniazia, lepsze to... wyniki lotowe niż, tak, niż wystawowe. Tak. Ale też jest przy okazji całkiem proporcjonalny ptaszek. On ma tutaj 91 punktów uzyskał. Takie troszeczkę krótsze gołębie, ale bardzo takie zwarte, prawda? Bardzo ładny ptak. Tutaj mamy gołębia, który nie został oceniony. No niestety, tak jak tutaj było na wystawie w Poznaniu, a tu tylko tydzień minął, tak?
tydzień ale od Poznania. Akurat, tak, tydzień tak. od Poznania. Ale to jest inny gołąb. Tak, tak. On nie był w Poznaniu, ja, ale tutaj ja też... Ja zmieniałem, chciałem, żeby... Też tutaj problem, tak z... Ale nie trafiłem. Z kompletem piór w ogonie i tutaj gołąb praktycznie został bez oceny z uwagi na to, że brakuje sterówek. I to jest gołąb, który się wywodzi tutaj z hodowli od Janusza Raka. Czyli to jest takich bardziej lotnych ptaków. Ten gołąb się wywodzi z ptaków od Darka Krawczuka i tak samo jak poprzednik nie został oceniony z uwagi na braki w upierzeniu ogona. Taki dosyć pstry murzyn. Tutaj mamy gołębie w rasie zamojski. Wszystkie tutaj 93 punkty i wszystkie, nie, czubate nie, bo masz tak, jednego gładkiego masz z kaplerzaczka. I tu praktycznie te gołębie się wywodzą po ptakach od kolegi Tomka Mardala. Tutaj takie dwa zmienniaki czubate po kolei idą. Tutaj 91 punktów ten gołąb uzyskał. Ten kaplerzaczek też jest hodowli po ptakach od Tomka Mardala? Tak, wszystkie. On był chyba w Poznaniu, tak? Tak, był. Ten gołąbeczek. A tam ile uzyskał punktów? 94. I po tygodniu, proszę bardzo, 91. Tutaj mu aż 4 punkty za ogon sędzia ujął. Rzeczywiście tam pewnie się przyczepił do tego, że tutaj mu się sterówka obróciła. Być może to jest nawet kwestia uszkodzenia mechanicznego. 91 punktów. Ten szkaplerzaczek uzyskał. No i ten gołąb tutaj uzyskał tytuł najlepszego w rasie. Nie był wystawiany ten ptak w Poznaniu. Też taki zmienniak czubaty. I też to jest gołąb, który się wywodzi z ptaków z hodowli Tomka Mardala. Tutaj uzyskał 94 punkty. Jeden punkt ujęty za budowę, dwa punkty za ogon, dwa punkty za oczy i jeden punkt tutaj za strukturę upierzenia. Widocznie dlatego, że oczy, że tu jest taka czerwonawa obwódka przy tym oczku. Ono jest perłowe, ale no nie wiem, nie znam się. Nie chciałbym tutaj wyrokować. Ale gołąb uzyskał tytuł najlepszego w rasie i zdobył łącznie 94 punkty. No i już ostatni ptak. 90 punktów on uzyskał. W Poznaniu miał 94. W Poznaniu ten gołąb miał 94 punkty. I tutaj to też z ptaków od Tomka Mardala? Tak, też. Czyli postawiłeś tutaj na gołębie, na gołębie od Tomka Mardala. Tak. 90 punktów. Po jednym za budowę, figurę, postawę, 3 za ogon. Po jednym za głowę i oczy i 2 za strukturę upierzenia. Tak to wygląda. A jeszcze mamy jednego zmienniaka. Nie będziemy pytali, po jakich ptakach się wywodzi, bo już wiemy. Bardzo fajny ptaszek. Taki akurat troszeczkę teraz skrzydełka opuścił, ale myślę, że kwestia takiego chwilowego napięcia w tej klatce. 92 punkty. I on tutaj ma ujęte za budowę, 2 za skrzydła, 3 za ogon i po jednym głowa i oczy. Tak to tutaj wygląda. Łącznie zdobył 92 punkty ten zmienniaczek. I tak, Jacku, generalnie co możesz powiedzieć o wystawie? Powiedzieć, są różnice w ocenie między Poznaniem, a tutaj przynajmniej tych ptaków, które były i tam, i tutaj. No ty krótko hodujesz, prawda? Dopiero karierę zaczynasz. Tak. Od jakich hodowców gołębie sobie ściągałeś do hodowli? Tak, głównie Tomek Mardal, Bogdan Kniaś, coś tam od Wojtka Kudydy. Tylko że ja bardziej stawiam na sport, czyli na latanie. Na lotu tak, gołębie. Tak, to tylko tak, to ja się dopiero tego uczę wszystkiego. Ciężko, tak. Jest przykład tutaj tych 10 sterówek, ale nie wiem jak to, bo sprawdzałem je. Być może, że to tak widziałeś wcześniej. Nawet w transporcie to się zdarzy, tak, to tam jest. Nie, może coś przeoczyłem, może coś przygotowałem.
Uczysz się. Uczę się, jestem... Ale widać, że się dobrze uczysz, są coraz lepsze wyniki, także... Ale głównie ja... Gratulujemy Jacku i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Także powodzenia w lotach konkursowych i na wystawach. Tak, głównie loty mnie interesują, to jest naprawdę... Także teraz się widzimy co? W Zamościu. Najpierw w Zamościu i potem w Kielcach. Takie masz jeszcze plany wystawowe w tym roku. Tak. Coś tam wystawię. Nie liczę szczególnie na jakieś tam. Po prostu chcę uczestniczyć w tym. Bardziej chcę się uczyć i dlatego wystawiam takie jakie są. I tak to wygląda. Także gratulujemy Jacku, to do zobaczenia w Zamościu. Tak. Cześć. Wracając z Wrocławia, zajechaliśmy jeszcze za chwilę do Jacka Bereźnickiego. Jesteśmy tutaj u niego w Gołębniku, przyglądamy się gołębiom. I tutaj Jacku, to masz takie gołębie rozpudowe, tak? Czy młode, tegoroczne? Tu są same młode, chociaż może gdzieś jedna czy dwie sztuki. A, bo widzę zielone obrączki, tak. Głównie młodzież. Głównie sama młodzież, tak. Ale taka, która, ale to nie wszystko, oczywiście, która już zostaje, to, tak? Część. Która już zostaje, Jacku? Raczej tak. To ty z Jankiem Rachem pomógł mi zrobić selekcję i tutaj odłożył takie troszeczkę lepsze gołębie. Zapowiadające się w miarę normalnie. Być może, że pójdą gdzieś tam do rozpłodu. No, trzeba będzie je wypróbować na jakichś wystawach. Czyli i roztoczańskie i zamojskie tutaj trzymasz. Tak. Troszeczkę jest pomieszane. Tutaj mam zmienniaki, tam mam rozpód. To pokaż te zmienniaczki. Zmienniaki. Ale to są takie lotowe zmienniaki? Kilka sztuk plus takie czy, dwa. Czy nie, i lotowe i wystawowe. To są gołębie... Też są tu i młode, i starsze, tak troszeczkę. Ale mówię, widzę, że masz takie tutaj i trochę do lotu, i takie bardziej też wystawowe, tak, bo tutaj tak, widzę, tak, poznaję tak. Tutaj raka linię. Jeszcze te, które dzisiaj we Wrocławiu pokazywałem, to jeszcze ich tu nie ma, one są w innym gołębniku. Ale tu widzę od Janka, nie te zmienniaczki tu. Co? Po lewej, od Janka. Po lewej, tu u góry, po lewej. Te tutaj? No dwa zmienniaki, masz gładkie. Na czarnych obrączkach będzie, ten jest od Bogdana Kniazia. Aha, Kniaź. Tak. No właśnie, bo podobne są gołębie do Janka Raka, no. Tak. No, bo to jest ta linia, bo Janek ma od Bogdana Kniazia też. No. Też no. On ma tą linię, właśnie to jest linia sportowa, nie? Tak, właśnie ten gładki. No tutaj Jacek opowiada mi, bo Jacek jest producentem wyposażenia do gołębi, gołębników. Na bardzo dużą skalę produkuje i to miał być taki gołębnik pokazowy kiedyś tam. Jeden, a teraz w tej chwili stoi 8. Stoi teraz ich tutaj 8 i wszystkie są zapełnione gołębiami. I jakie ty miałeś gołębie, jakich ras? No było bardzo dużo, jak zaczynałem ileś tam lat temu. To znaczy tak, za dziecka bardzo mi się podobały gołębie pocztowe. Ale nie miałem warunków do trzymania tych gołębi, bo mieszkałem gdzieś tam w mieście, ale jakieś tam miałem kilka sztuk. No a później naprawdę przez moje ręce różne rasy się przewinęły, aż w końcu trafiłem tą rasę, która mi się podoba ze względu na wygląd i na lotność. Bo ja chciałem. Czyli, bo miałem też takie... czyli jaka rasa? No roztoczańskie i zamojskie. Są lotne i ładne. I to o to właśnie chodzi. Czyli teraz już wybrałeś tą rasę właściwą. Tak, już przy tym zdecydowanie zostaje. Już koniec poszukiwań i teraz dopiero uczę się teraz, tej teraz rasy. Nabywasz gołębie i pomału próbujesz... To znaczy już mam jakby skompletowane, mam kilka linii, już nie kupuję od dawna gołębi, już teraz... Czyli tutaj, tak jak mówiliśmy na wystawie, czyli młode. Kupiłeś gołębie od Wojtka Kudyby, od Darka Krawczuka... Tak, jeżeli chodzi o linię, Krawczuka. No to mam opartą na Tomku Mardalu, na Wojtku Kudybie, Janek Rak, Bogdan Kniaś, Darko... Darko, czyli Darek Krawczuk. Tak, Darek Krawczuk. I to są. No i jeszcze kilka sztuk mam od Mietka Skopi. I od Marka Kolińskiego masz kilka sztuk. Tak, trzy sztuki, cztery czy pięć sztuk mam od Marka Kolińskiego. Elegancko. A tutaj, w tym gołębniczku? A tu mam właśnie rozpód. A tu jest rozpód. Głównie Wojtek Kudyba. Nie, wojskowe tutaj są, tu są samce oddzielone w tamtym pomieszczeniu. No, tu widać już mamy. Tutaj. Może się tu trafi jakaś samiczka. Typu tutaj większość kudybiaków faktycznie. Tak, większość, tak. Na pewno ten zmienniak nie jest kudyby? To jest Janka, to jest właśnie Bogdana Kniazia.
a obok jest Janka Raka. Aha, ten żółty. Tak, tak, tak. No ten akurat fajny taki, tak, zmieniaczek, nie? I, tak. I wyglądowo, nie? Tak. A tutaj takie typowe kudybiaki, kurczę. I też masz cele podwójne, widzę, lęgowe, że możesz tam, tak, pięterko im zrobić. Tak, jest, tak, tak. Tylko to akurat są takie cele, które chciałem wprowadzić do produkcji, ale jednak zrobiłem je tylko dla siebie i nie. Mam inne do sprzedaży, mam inne te. Troszeczkę są za małe jak na cele rozpodowe. No tak, domoczki jest niewielkim gołem, tam pewnie generalnie się mieszczą, nie? Ale... Tak, tu jest ile? 6-18 cel, ale i tak nie są nigdy wszystkie, no tak, zapełnione. Tak, no to było za gęsto tutaj. Mam tych gołemników tyle, że spokojnie mogę w innych gołemnikach też mieć rozpód, bo i mam roztoczańskie w innym gołemniku, rozpód roztoczańskich. Tam w tamtym pomieszczeniu obok mam samiczki. To jeszcze dalej, tak? To otwórz. Tak, tutaj. No jest takie bardzo małe pomieszczonko. Takie metrowe. Aha, i tutaj są same samiczki. Tak. Ale to już tak rozdzielone po prostu od samców na okres zimowania. Ale jeszcze dopiero później będzie parowanie. No ale mówię, na okres zimowania rozdzielone. Tak. Niech, niech odpoczną od siebie. I tutaj jest na szufladzie, widzę, tak? Ten gołemnik. Tak. To jest ruszt. Ruszt, a pod spodem szuflada. Nie, czysto tutaj jest. Także jest ruszt podłogowy i pod spodem są szuflady, w które spada kał. Także sprzątanie, jeżeli chodzi o sprzątanie podłóg, czy w ogóle to przez te szuflady, to naprawdę no, można sprzątać w takim gołębniku 3 razy w roku, opróżniać te szuflady. To wszystko generalnie, chyba że tak jak tam mam taką bo tam trzymam młode, tak jak to u ciebie jest przedszkole, ty to nazwałeś. No. Tak ja sobie młode też tam zrzucam i to jest to pierwsze przedszkole takie, później przenoszę na inny gołębnik. No i tam trzeba to posprzątać, a jeżeli tu chodzi o ruszt, no to jest suche i później wpada do szuflady i tego nie ma tak dużo sprzątania. No trzeba tutaj sprzątać te szuflady w celach. Bo to jest i tak wyglądają gołąbeczki u Jacka Bereźnickiego. To jest gołębnik lotowy, w którym trzymam jeszcze mam tiplery angielskie. Tu w jednym boksie to są te, które dzisiaj były na wystawie we Wrocławiu, to je dałem osobno, bo niektóre... No, teraz żeby były trochę w kwarantannie. Taką kwarantannę będą miały one. Czyli tu jest osobno. Taka wolierka i wloty belgijskie. Tak, to są wloty belgijskie. Ja jeszcze to jestem w trakcie przerabiania, bo to jeszcze nie do końca mi wszystko pasuje w tym gołębniku, bo to jest nowy wzór. A i woliera też jest z możliwością szuflady. Tu jest taka wolierka, tutaj można tę dywanienkę wstawić. Do kąpieli, tutaj no. Też taka szuflada, ja je wyciągnąłem, bo akurat mi tam nie pało, o coś takiego jak tutaj. No, nie jest teraz potrzebna ta szuflada. To są szufladki pod wolierką, a tu tam znowu w każdym gołębniku mam ruszt i szuflady. Nie, ty pokaż tą szufladę jak wyjeżdża, Jacku. Podłoga pełna jest, raczej niepraktyczna, bo trzeba w zasadzie tu nie sprzątać. Na blasze. Szuflada na blasze jest? Sobie. Tam są takie prowadnice. Ale mówię, Jacku, ta szuflada ma blachę w środku. Nie. Płytę? To jest taka płyta. Bo widzę, że to jest bardzo gładkie takie. W zasadzie w Polsce to chyba ja ją tylko stosuję, bo wszyscy inni dają jakieś tam pilśniaki, które tam wytrzymują. No to chodzi. No. I to jest płyta odporna na wilgoć, na wodę. Bo wygląda jak blacha. To jest płyta na lata. Ja tą płytę używam też do regałów, do wyposażenia, do wentylacji. Zaraz pokażę, jak wygląda wentylacja regulowana. Tą płytę używamy też do tej regulacji, bo tutaj o, tędy ucieka nam brudne powietrze. Tu są wpusty wlot powietrza tutaj, a tu jest wylot powietrza. I tą płytę, o której właśnie mówiłem, tam ona jest odporna na wilgoć. W tych gołębnikach nie ma, bo jest bardzo dobra wentylacja. Na wilgoć generalnie od kału, tak. Jeżeli chodzi o szufladki właśnie w tych celkach, to też jest z tej płyty, bo tak jak mówię, niektórzy stosują tam z płyty pilśniowej czy ze sklejki, to wszystko po roku już jest powyginane, a to jest płyta taka na lata. I tu jeszcze widzę tiplery obok masz. Tak, tu są gołąbki przywiezione dzisiaj, które brały udział w wystawie, tu obok mam jeszcze drużynę tiplerów angielskich. W tamtym roku miałem mistrza Polski, jeżeli chodzi o tiplera angielskiego, w tamtym roku, w 2018. Tak. No, to rok temu. No. Na młodych miałem rekord polski 13 godzin, a tam w kolejnym boksie mam roztoczańskie.
Też tylko młode już. Sama młodzież i tu wrócą te, które były na wystawach. Tam mam jeszcze w innym gołębniku. Wszystkie gołębniki moje mają woliery. Przeważnie takie. Fajnie jest, świeże powietrze jest w tym gołębniczku. Tak, nie? W ogóle nic nie czuć. Właśnie ci powiem, fajny rust, bo jest taki płaski, inny niż z reguły stosowany. Tak, on jest tu delikatnie zaokrąglony, także żeby gołąbki sobie tam nie było. Bo widać, że taki jest płaski i się pewnie po tym dobrze w miarę chodzi, tak, nie? Tak, tak. I gołębiom się dobrze chodzi. Jest taką podkładkę, żeby nie gubić tego wszystkiego. Ja później to zbieram, tą karmę i mam trochę kur i wyrzucam to na pole i kury sobie gdzieś tam dziobią. Także nic się nie marnuje. Gołębie tego nie jedzą. On w zasadzie to codziennie jest gdzieś tam wypróżniane. Zbieram do wiaderka i wyrzucam na pole. I tam wróbelki sobie pojedzą, czy jakieś tam cukrówki. I tak to wygląda. Elegancko. To pokaż te murzyny jeszcze młode, co tam masz. Tu są tiplery. Tutaj tiplery. Tu mamy tiptoki. Tiptoki, tak. A tu jest kilka sztuk. Bo są też oddzielone. A, jest jakiś jeszcze zamojski taki fajny, czarny. Ten tutaj, tak? No. Tak, to taki wiesz, podejrzewam, że ma czarne pazury. Mieszanka, wiesz jak to. Żadna mieszanka przy tym kolorze do Jacku będzie. Ciężko uzyskać w tym jasne. Ale widać, jasne, że bardzo fajnie zbudowany ptaszek jest. Ale Cooper ma biały. I to jest taki właśnie typowy gołębnik dla młodych, nie? Z tymi pulpami. Tak. No już na siodełkach sobie siedzą, powalczą trochę o tak jak teraz. A te pulpy są na nakładane? Nie, to jest na stałe. I tu nie są wyjmowane? Nie są wyjmowane? Nie. Sprzątamy w ten sposób, że bierzemy szpachelkę, od góry zaczynamy i leci tam. Leci kolejny i leci to nam na dół. Bo widziałem takie właśnie patenty, że są nakładane te elementy. Tak, ale to za dużo pracy by było, żeby to ściągać, gdzieś tam czyścić. No. A tak tutaj od góry po prostu szpachelką jedziemy do samego dołu. I też widzę, to twoja płyta, ten patent jest. To jest też stosowana tutaj. Tak, ta płyta, bo widzę. Wszędzie ją stosujemy, bo widzę jej fakturę. Bo to jest na lata, to o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby naciągać klientów, żeby kupowali co roku. Tylko chodzi o to, żeby było dla hodowcy dobrze, tak, żeby był wiksyty i owsa cała. Tak, widzę, że po wystawie. Tak, to są te dzisiejsze. W dobrej kondycji. Wyspały się na wystawie. Tak, to teraz szaleją. Teraz jak im zgaszę światło, pójdą spać, to będzie spokój. Ale to są gołębie z różnych gołębników, dlatego też walczą między sobą, bo to. No, normalne. Ale wiesz, walczą, bo są zdrowe. Tak. Także na tym będziemy kończyli, słuchajcie, bo już noc nas tutaj zastała. Jeszcze może pokażę cele automatyczne, które które robisz? Dobra, to jeszcze pójdziemy obejrzeć, Jacku. Jeszcze zobaczymy jeden gołębnik. Dobra. Pokaż, Jacku, jak działa ten mechanizm wypuszczania gołębi. Jeszcze jeden, ale przy okazji zobaczymy jeszcze. To jest gołębnik typowo lotowy. Przed wypuszczeniem gołębi tutaj na takich roleczkach podnosimy tą klapę do góry, tu zaczepiamy linkę. Jeszcze będę chciał trochę nad tym popracować, żeby to, nie wiem, może w przyszłości elektrycznie to się będzie podnosić, zobaczymy. Ale tak to w tej chwili wychodzi, wygląda, że wypuszczam sobie gołąbki, bo ta tutaj ścianka też jest podnoszona, to może też pokażę. Najpierw. O, tu podnosimy, zaczepiamy. Wypuszczamy gołębie do lotu. Tu mamy dingo. Nie wiem, czy go widzicie, on tu broi. Pomaga mi w treningach, gania gołębie. I teraz jak to opuścisz, to mogą wchodzić, tak? Tak, i później jak już one polecą, to ja to zamykam. I tu otwieram klapkę, którą będą wchodzić, ale jest jeszcze drugie zabezpieczenie, żeby jak wejdą do gołębnika, żeby już nie wychodziły, to tutaj jeszcze opuszczam drugą klapkę. Także wejście jest. I tam mają tylko widełki. W jedną stronę one jak wejdą, tutaj jest taki przedsionek, później wejdą do gołębnika, już nie wejdą. Nie ma kręcenia się u mnie. Raczej ja dążę do tego, żeby gołębie nie siedziały na dachu, tylko albo gołębnik, albo niebo. A dingo tak, dinga też nagrywałem na różnych, nieraz puszczałem filmy, jak dingo tutaj lata za gołębiami. Także bardzo mi pomaga w treningach. No czasami nieraz przeszkadza, bo chciałbym, żeby gołębie wylądowały. To dingo
zaczyna szczekać, ganiać i gołębie się go boją. Jest, teraz łapie nas tu za buty i zaprasza nas do rzucania mu aportów. Tu może w środku, że jeszcze chwilę pokażesz, jak to wygląda. W tych lotowych to są tylko regały. Także one sobie tutaj... No to jest takie wyposażenie jak na WG Van Wed. Tak, zrobiłeś. Tak, tylko to dokładnie to samo. No, bo nawet chyba ten materiał, tak. Bo takie te drobne deseczki, nie? Tak, bo ten gołębnik na WG stawiałem ja, także jest to samo. 24 gołębie w jednym takim przedziale, w jednym takim boksie metrowym, to jest boks metr na 2 metry. I no, dobry, do rozpłodu to raczej... Nie no, typowo lotowy. Dobry do lotu. Idealny gołębnik na... Rozpłodowy to ja na taki jeden lęk gołębi, nie? Tak. Jesteśmy teraz w kolejnym gołębniku, takim, no taki dosyć duży jest to gołębnik, może być to tak, może to być gołębnik rozpłodowy, tak jak tutaj widać są takie celki, które wprowadziliśmy, to znaczy tak, te celki już robimy dosyć dawno, ale ostatnio wprowadziliśmy do tych cel taśmy. Także nie musimy czyli sami... To jest róż mechaniczny, tam masz silnik po prawej stronie. Tu jest cały... Czyli taki patent jak u Hermesa. Że tak, taśma jedzie i tam na końcu poprzeczka ściąga kał. Jeszcze jestem na wykończeniu tego, tutaj wytnę ten ruszt i będą, kał będzie wpadał do szuflady, do tej pod spodem. Tak, nie? Tak. No bo tam można jakiś pojemnik postawić, żeby to otwierać. Tak, myślę, na przykład. Kilka rzeczy. I też to zamykasz. Małe przeróbki musiałem zrobić, bo muszę... O, i też to zamykasz, żeby tam gołębie nie miały do tego dostępu. O, tak to jest zamknięte. Tutaj jest druga część tego, tu są też taśmy. A tu rolki. Ja zaraz to włączę, mniej więcej pokażę, jak to... O, tutaj są te rolki i taśma. W każdej jednej celi jest taśma. O, tutaj tak to wygląda. Jest akurat, trafiliśmy na łączenie taśmy. Pod rusztem jest taśma. Mamy cały czas czysto, bo możemy to podłączyć pod jakieś urządzenie, takie, które się czas nastawia. Jakiś sterownik czasowy, obojętny, tak, prosty. Tak, w kastorami nawet można kupić za 20 czy 30 zł. Tak. Ja jeszcze tego nie. Ja to na razie wtyczką sobie włączam, bo mówię, tu jeszcze gołębi nie trzymam. Myśmy to w sumie niedawno tak dopracowali i tak to wygląda. Może wezmę trochę karmy, rzucę na to, żeby było widać. To tam wrzuć poczekaj. O. Jacek z lewej strony wrzucił karmę, ona tutaj zaraz do nas dojedzie. O, już się pojawia. O. Tu jest jakiś taki pasek, który na tym... Aha, tu jeszcze musimy wyregulować. Tam na końcu jest taśmy jakieś urządzenie, które to... Zbiera, nie? Tak, jest tu zbierak. Na każdej rolce jest zbierak. Na końcu jest jakiś płaskownik czy coś, tak? Tak. Ja to nazywam zbierak. No, rozumiem. Taki element, żeby po prostu zeskrobał. Siliczek jakiś tutaj z przekładnią i... Nowoczesność w domu i zagrodzie, jak to mówili kiedyś. Proszę? Jak byłem dzieckiem, był taki program Nowoczesność w domu i zagrodzie. Taki program dla rolników. No te cele są bardzo fajne. One nie służą nie tylko jako cele rozpłodowe, je można użyć też jako regały, bo to jest taka ścianka. Jak dla pocztowych, tam także wszystkie, jako regał dla młodych może być. No taka jest wielofunkcyjna, jako cele rozpłodowa, na przykład tutaj jest ta ścianka środkowa, to też możemy zapiąć do góry. Cele motywacyjne, a już mi się przypomniało to słowo. No właśnie, coś takiego. Mogą być stosowane jako cele motywacyjne. U Zamojskich nie ma problemu, bo my je musimy nie motywować, tylko demotywować, bo one mają jak najdłużej być poza gołębnikiem. No właśnie o to chodzi, żeby nie wracały za szybko, tak jak pocztowe. O, coś takiego możemy zrobić i już mamy te tu dla jednego gołębia, dla drugiego i możemy na przykład tutaj młode. Wszystkie tak cele zrobimy jak to i możemy trzymać już, bo tu w takim regale jest 12 cel, no to na 24 młode. Chociaż te regały, które wcześniej są lepsze. Lepsze, bo mniej miejsca zajmują i ale takie regały, co oglądaliśmy, to też będę chciał wprowadzić też taśmy do regałów. Także będą i cele na taśmie, z taśmą samoczyszczącą i regały też będą w przyszłości. Za niedługo w zasadzie, bo będziemy stawiać taki gołębnik u hodowcy gołębi pocztowej, taki znany hodowca Bartek Morel i u niego właśnie będziemy te regały wprowadzać. To będą nasze pierwsze regały, te drugie, te. A jak tutaj Ciebie szukać w internecie, to pod jakim hasłem AJB?
Tak, może to w zasadzie już jesteśmy dosyć mocno ustawieni w internecie i co się by się nie wpisało, producent gołębników, gołębniki, gołębniki Jacek wolnostojące, Jacek Bereźnicki, nie wiem, karmiki, cele i tak dalej, to zawsze ja tam będę, bo jesteśmy dosyć dobrze wypozycjonowani w internecie i firma nasza jest dosyć mocno stoi na rynku. Wyszukiwarki ją po prostu tak, i wskazują. Zawsze my, gdzie tam wyskakujemy my. Jak z lodówki. Otwierasz lodówkę, a tam Bereźnicki wyskakuje. Tak, tu jest jeszcze w tym gołębniku akurat w tym modelu taka fajna, ciekawa woliera. Są takie drzwiczki. Ten gołębnik jest w ogóle bardzo jasny. Teraz mamy wieczór, to tego nie widzimy, ale przez dzień w tym gołębniku jest jak na dworze. Jak na dworze, bo tutaj mamy takie drzwiczki, bo tu mamy wolierę. Czyli jak przy jakiejś bardzo dużej wiatrach, ten można zamknąć tą wolierkę. Tak. Tu zamykamy wolierę, a mamy wyjście, że one będą mogły sobie wychodzić tędy na wolierkę. Możemy je wypuszczać drzwiami, otworzyć drzwi, a możemy je wypuszczać tutaj tym wyjściem i one sobie wychodzą na wolierkę. Tutaj mamy w wolierze bez dostępu do ziemi i też szuflada. Tak, szuflady, ruszt podłogowy. To jest taka no już z tych lepszych wolier. No, bo taki typowy gołębnik rozbudowy z piękną wolierą. Tak. Także tu mamy wolierę, korytarz i przedział. Czyli hodowcy, dla młodych to jest bardzo dobry gołębnik. No. Też oczywiście. Wentylacja też jest tego typu, to jest właśnie wentylacja regulowana, żeby tutaj tymi płytkami regulujemy, jak na przykład, żeby wiatr, jest mamy mocny wiatr na dworze, to zamykamy to na lato, jest to wszystko pootwierane. A na taką pogodę jak teraz, jak są jakieś wiatry, to trzeba przymknąć, bo wiadomo, gołębie nie lubią przeciągów tak i trzeba to wtedy wszystko pozamykać. No to pięknie to wygląda. Tak to wygląda. Także zachęcamy wszystkich do zapraszamy do zamawiania gołębników u Jacka. A te kolory, to co one tam oznaczają na tych klatach? Gołębie odróżniają cele, wiedzą, zapamiętują sobie ten kolor. I wie, które łatwiej potem lęgów trafiają do celu. Tak, jak są lęgi i one wiedzą, która jest ich cela. Tak, bardziej rozpoznają, bo jak... Czasami hodowcy łatwiej rozpoznają potem. No, hodowcy. Gdzie tak, mają daną gdzie parę. Takiego trzymam, żółte i takiego. Tak to wygląda. Też to tutaj na dole ułatwia i gołębiom, i hodowcom. Tutaj na dole są takie schowki, bo wiadomo, że gołębie nie lubią siadać na samym dole, jakaś tam miska czy coś. No, więc tutaj mamy takie, tam możemy, czy karmy możemy włożyć, czy jakieś tam suplementy, żeby nie było dostępu do tego, czy jakieś tam miski po okresie lęgowym. Tak jest, pozamykane. Przydaje się. No ewentualnie jak jest pomieszczenie gospodarcze, tak jak tutaj u mnie. No i wszystko na materiałach, drewno, sklejka bez USB, bez kleju. Dużo sklejki. No, dajemy raczej takie troszeczkę lepsze materiały, ale też mamy takie, my robimy gołębniki. Czyli w tym gołębniku też jest takie miejsce, gdzie można jeszcze sobie... Tak, jest pomieszczenie gospodarcze. Gromadzić właśnie suplementy, tak. Jakieś tam suplementy, ja mam bardzo dużo tego, ale nie wszystko stosuję. Ja po prostu lubię dużo mieć takich rzeczy, ale nie stosuję. No, ogólnie to znaczy kiedyś może stosowałem, ale ja ciągle się uczę i jednak... Ale za to masz konkretną lornetkę do śledzenia zamojskich na niebie. Tak, mam lornetkę, a teraz bardziej aparatem. Próbujesz. Dzięki tobie, bo widziałem twoje filmiki, i kupiłem aparat, w którym lepiej się obserwuje gołębie, można nagrać od razu przy okazji. No jasne. Butelki po piwku. Poczekaj, to... 0%. Aha, 0%, dobrze, zero. To możemy pokazać. Nie piję alkoholu. Dobrze, możemy pokazać, 0%, tak. Zero. Także Jacku, dziękujemy ci za wizytę w twoich gołębnikach i gratulujemy sukcesów na wystawach i życzymy kolejnych i na wystawach, i w lotach konkursowych, także... Do tego dziękuję. Powodzenia, bardzo. Satysfakcji z hodowli gołębi. Jest na pewno, jest już w tej chwili. Także dziękujemy Jacku, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia, cześć.